Toruń, Gubin, Zgorzelec, Berlin i Biała Cerkiew na Ukrainie. Współpraca tych miast to tak zwane okna na Europę dla Zielonej Góry. Trzeci letni festiwal Filmowa Góra 2007 już jest planowany. W zamiarach organizatorów ma to być pierwszy sieciowy festiwal. 18 dni działań artystycznych, które będą odbywały się równocześnie we wszystkich partnerskich miastach. Do tej pory to, co otrzymaliśmy już, te filmy, które się do nas zgłosiły, zaskoczyły nas naprawdę bardzo wysokim poziomem. 7 tematów filmowych, 7 diamentów Witolda Leszczyńskiego, 4 dni biesiad, Konopielka, Żywot Mateusza i Siekiera Zada, filmy krótkometrażowe i filmy eksperymentalne. Takie są dotychczasowe plany organizatorów. Są to nowe działania, dzięki którym festiwal ma stać się imprezą cykliczną. Zapewniamy też tutaj w szerokiej rzeszy społeczności udział w jakichś imprezach kulturalnych, akurat tutaj filmowych. Liczymy na to, że będzie duże zainteresowanie i młodzieży, i dorosłych, i dzieci w każdym z tych miast i że przyniesie to określone efekty. Każdy tydzień festiwalu to inny prowadzący, wspólne jury i wspólne głosowanie we wszystkich miastach. Wiodącym tematem wśród organizatorów jest promowanie współpracy z Ukrainą, polegające m.in. na postawieniu we wszystkich miastach telebimów i wyświetlanie na nich informacji gospodarczych i kulturalnych. Będziemy oglądać siebie na żywo, będziemy komentować wydarzenia artystyczne, będziemy siebie poznawać, będziemy się krytykować, będziemy coś robić. W spotkaniu uczestniczył także wicemer Białej Cerkwi, który liczy na współpracę z Zieloną Górą, Tarnowem i pozostałymi partnerami, a pierwszym krokiem ma być właśnie festiwal filmowy. Dany projekt, on zaczął istnieć, gdzie my możemy pokazać wyrobników filmy, twórcze kolektywy i dalej rozwijać wspólne twórcze kontakty między narodami. Festiwal rozpoczyna się 4 lipca. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł.